Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie Star Power do Franka o nazwie Kradzież Mocy, więc będzie, słuchajcie, ciekawie, a więc na samym starcie, nie przedłużając, zostawcie subskrypcję na moim kanale, najlepiej wyraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o moich filmach, oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub w Brawl Stars, który jest top 100 Polska, więc warto zajrzeć, no i dołączajcie do tego klubu. No i słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać, no i słuchajcie, tak ten Star Power działa. A mianowicie Frank kradnie moc pokonanego zadymiarza, zwiększając zadawane przez siebie obrażenia o 50% przez 12 sekund. A więc oczywiście tryb starcie solo, no i mamy mapę Centrum Bezpieczeństwa, a więc nie ma co przedłużać i lecimy sobie już do gry. Okej, więc jestem już w pierwszej grze, no i słuchajcie, warto zaznaczyć, że mam już do Franka gadżet też, więc jakby mam w sumie to mam wymaksowanego Franka, bo mam, słuchajcie, do Franka, ej... Zauważyłem, że to jest chyba moja pierwsza wymaksowana postać, tak właściwie. Bo mam do Franka... No tak, to jest na pewno moja pierwsza wymaksowana postać, tak? No raczej tak, bo słuchajcie, mam do Franka dwa Star Powery i mam gadżet, czyli że... No mam go wymaksowanego. Ej, oj, patrzcie, teraz mam jakby tą kradzież mocy. I proszę państwa, widzicie, jak to działa. Właśnie w ten sposób to działa. No i teraz mam jakby zwiększone obrażenia, więc... Fajnie jest ten Star Power, serio. Frank ma fajne Star Powery. I słuchajcie, teraz... Kurczę, trochę zwaliłem tego buta, nawet trochę mocno. No ale dobra, trudno. Dobra, tam mamy Jackie, która no prawie oberwała. Ej, w sumie to dobrze mi idzie na razie, naprawdę mega. Gdybym tam tego ulta nie zwalił, no to już by tutaj tych dwóch nie było. I no, tutaj walka jest. Walka jest cały czas i ten Poco tutaj już jest troszeczkę w słabej pozycji. No i tutaj już raczej będzie po nim. No, nie oszukujmy się. Za chwilę oczywiście będę miał już aktywowanego Star Powera, więc proszę bardzo, już mamy zwiększoną moc o 50%. Teraz szybko, 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 szybko. Kurczę, zamroziłbym ich, ale słuchajcie, dobra, cyk. Dobra, mamy za to ją zamrażoną, tą Jackie. No i proszę państwa, mamy tutaj Bulla, ale tam mamy kogoś jeszcze. Czy to jest Leon? Tak, dokładnie, słuchajcie, to jest Leon. I on prawie mi się tam wymsknął. No i w sumie to się wymsknął na niewidzialności. Na hita go miałem, słuchajcie, już. Ale dobra, tutaj myślę, że z wygraną nie będzie jakiegoś większego problemu, słuchajcie. Tutaj całkiem jest duża szansa na wygranie, słuchajcie. Ej, mamy jeszcze 4 osoby. To nie wiem, gdzie jest ta jeszcze trzecia osoba. No zobaczcie, mamy tutaj Bulla, ojejku, Leona, no i mnie. A gdzie jest ta czwarta osoba? Gdzieś się kampi. O, tam mamy Nitę. No i ta Nita właśnie pokonała, słuchajcie. O kurczę, dobra, cyk, zamroziłem tą Nitę, ale słuchajcie, został nam jeszcze Leon, który no nie ma ze mną szans, nie oszukujmy się. Nic on wielkiego mi nie zrobi, no i mam wygraną. Okej, więc słuchajcie, pierwsza gra poszła mi mega, mega dobrze, słuchajcie. No i jestem już w drugiej grze, więc uwaga, zobaczymy tutaj. Ej, naprawdę ten Star Power jest mega ciekawy. Mega ciekawy jest ten Star Power. No i dobra, tutaj już jest troszeczkę ciężej. Chyba tutaj już będzie trochę gorzej, bo tamta gierka serio poszła mi mega. To była, nie no, to była kozacka gierka, trzeba przyznać, więc dajcie za to łapkę w górę, nie? No za to należy się. I zobaczcie teraz. Cyk, ale znowuż tutaj kradzież mocy na samym środeczku, słuchajcie, dobra, póki mam zwiększony damage, to sobie rozwalam te skrzyneczki, no i pięknie, na dwa hity teraz, no i bardzo ładnie, i w sumie długo ten Frank ma tą kradzież mocy, naprawdę mega, mega długo, serio, niby to się wydaje, że 12 sekund to nie jest długo, ale jednak jak się gra, to jednak na długi czas wystarcza, no i słuchajcie tutaj, nie wiem czy jej... Dobra, nie będę jej zamrażał, bo ona już, jak widzicie, się poddała trochę, można w sumie powiedzieć. Tutaj już teraz 3 osoby mnie otaczają tak naprawdę, więc tutaj już ciężko, ale no Frank ma naprawdę dużo HP. Mam też teraz skradzioną moc, ale z tej mocy nie skorzystałem. No ale nic z tego. Trudno, o nie, tutaj już było naprawdę blisko. Ale dobra, słuchajcie, tutaj serio, ej, nie. Polecam wam ten Star Power, jak widzicie, naprawdę on jest mega OP. Dobry sensor power, serio, tutaj mega dobrze mi idzie, słuchajcie, mega dobrze. Zwłaszcza, że Frank nie jest postacią na starcie solo. Ogólnie to nie jest dobra postać zbytnio na starcie. A co dopiero na trójkach, to by było mocno już, na trójkach to by było już jeszcze mocniej. No ale jednak na solo, ta mapka jest całkiem okej, jak widać na Franka. No i dobra, tam słuchajcie, mamy Tary i Jackie, dobra, tą Jackie tutaj, a ona uciekła do Tary. No dobra, ale przynajmniej mamy power cubesiki z tej Jackie. Dobra, tam mamy tą Tar, która już prawie zginęła. Już tutaj na hita jest.
Ale dobra, nie będę jej na razie może ten, nie będę jej na razie może tutaj męczył. No i dobra, tutaj Shelly pokonała tą tarę i tam mamy w prawym górnym rogu jeszcze kogoś, czy to jest Jackie? Nie, to jest Jessie. Dobra, no i tutaj ona rzuciła wieżyczkę, więc tutaj ta Shelly może zostać porobiona, ale dobra, słuchajcie, już ta jakby na pewno, uwaga, patrzcie, jest! Mamy wygraną kolejną. Ej, dobra, słuchajcie, mamy ostatnią grę, jeszcze ani razu nie zużyłem gadżetu. No ale tak naprawdę dzisiaj testujemy Star Power, więc nie ma co używać tego gadżetu. Ale zresztą też nie ma jakiejś wielkiej potrzeby. No i słuchajcie, ten gadżet, znaczy Star Power jest mega, mega OP. Zauważcie, że już dwie gierki w dzisiejszym odcinku i wszystkie gry do tej pory były wygrane. Teraz mam już ostatnią grę w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. No tutaj już chyba nie będzie aż tak dobrze, tak mi się wydaje, że tutaj już nie będzie aż tak... że pierwszego miejsca już będzie tutaj ciężko trzeci raz zająć pod rząd pierwsze miejsce. No i tutaj zobaczymy. Tutaj już mam na pewno mniej parki obcych niż w poprzednich gierkach. I tutaj już to jest na pewno na minus. No ale zobaczymy jak tutaj pójdzie. Trzymajmy się dobrej myśli, że będzie jakieś dobre miejsce. Na pierwsze miejsce będzie naprawdę bardzo ciężko, no ale postaram się jak najbardziej tylko mogę. No i tutaj nie wiem, co ten Bo robi. No tutaj on już raczej zginie. Zginie, więc uwaga, ostatni strzał. I tutaj trzeba teraz uważać na te miny. Dobrze, przepraszam, przez chwilę miałem jakby laga. Nie wiem, czemu wyrzucił mnie z Brawl Starsa. Mam nadzieję, że to się cały czas nagrywa i wszystko będzie dobrze. Przepraszam, ale miałem ścinkę i przez chwilę mnie wywaliło, ale na szczęście cały czas żyję. Na szczęście żyję i wszystko jest dobrze. Więc dobra. No niestety, kurczę, troszeczkę się zdenerwowałem, że to się... Mam nadzieję, że już to się nie powtórzy. O nie! Kurczę, gdyby mnie nie wywaliło! Aj, no trudno. Okej, więc słuchajcie, no gdyby mnie nie wyrzuciło na chwilę, to może byłoby lepsze miejsce. No ale słuchajcie, tak było mega, mega dobrze i oceniam ten Star Power na to, że jest on mega, mega przydatny, jest on mega kozacki. A więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku, no i jeśli odcinek wam się spodobał, no to zostawcie łapeczkę w górę. No i słuchajcie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu kradzież mocy, a ja przypnę wam serduszko. No i to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!